Chciałabym najpierw przedstawić się. Mam na imię Monika i będę tutaj dzisiaj z wami wszystkimi przez cały dzień. Mam nadzieję, że będę informowała o wszystkich szczegółach, które się tutaj dzieją, więc jeśli ktoś z Państwa będzie miał pytanie, jestem tutaj cały czas, zapraszam, chętnie odpowiem, pomogę i myślę, że miło spędzimy ten dzisiejszy czas. Proszę Państwa, najpierw muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz, ponieważ jesteście Państwo z różnych stron Lubelszczyzny. Jesteśmy w miejscu, które jest nazywane Cudem Polski. Pałac Potockich, proszę Państwa, styl barokowy. Poczujmy się dzisiaj wyjątkowo, jak w wyjątkowym miejscu. Architektura bardzo wyrazista, bardzo charakterystyczna jest to. Architektem tego miejsca był pan Loki, tak się czyta, panie burmistrzu. Różne wersje słyszałam tego nazwiska, ale pan burmistrz na pewno nam powie jak. Jakub Fontana, ten sam, który projektował Wilano. No to tutaj mamy lekki spór, proszę Państwa. Jakub Fontana, z tego co wyczytałam, zaraz ustalimy to właśnie, ja powiem swoją wersję, pan burmistrz swoją, proszę pan jeszcze coś. Tak jest. Dokładnie właśnie tak, więc tak właśnie. Mamy kompromis, no bardzo, bardzo nas to cieszy, więc może ustalmy tak, że Loki właśnie był tutaj projektantem, przebudowę prowadził Jakub Fontana, natomiast pierwszym tutaj właścicielem i mieszkańcem w zasadzie tego miejsca, bo tutaj zamieszkał, był pan Szczuka, który później przekazywał dalej to miejsce. Natomiast co nie zmienia faktu, że jest to miejsce wyjątkowe, radzyńskie, jesteśmy w pałacu, proszę Państwa, i tutaj dzisiaj spędzimy całe sobotnie przedpołudnie na czwartym etapie Pucharu Lubelszczyzny, Nordic Walking, lubelskie też chodzi. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatorów, a organizatorem dzisiejszego Pucharu Lubelszczyzny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim na czele z panią dyrektor Agnieszką Włoszek oraz stowarzyszenie działające w Radzyniu Podlaskim, Stowarzyszenie Chodzę z Sercem, na czele z panią prezes tego stowarzyszenia, pani Jadwigą Lecyk. Dzisiejsze spotkanie odbywa się pod patronatem honorowym pana marszałka województwa lubelskiego, pana Sławomira Sosnowskiego. Witam wszystkich zawodników, wszystkich sponsorów, sędziów tej imprezy, wszystkie media, które przybyły. Witam wszystkich Państwa i życzę Państwu miłej, dobrej zabawy w dniu dzisiejszym. Patronat medialnym nad dzisiejszą imprezą, proszę Państwa, objęły portal Ile Dzisiaj, Radzyń Info, Chodzę z Kijami.pl, Katolickie Radio Podlasie, Polskie Radio Lublin, Słowo z Podlasia, Wspólnota Radzyńska oraz Radio Biber. Też witamy media, bo na pewno są tutaj wśród nas. Proszę Państwa, ja teraz chciałabym oddać głos organizatorom i poproszę o kilka słów panią Agnieszkę. Ja chcę Państwa serdecznie przywitać. Może to wydaje się, że taka impreza, ale to naprawdę wiele miesięcy ustaleń, wiele zaangażowanych osób, bo na pewno sam Miejski Ośrodek Sportu takiej imprezy by nie udźwignął. Także ja serdecznie dziękuję paniom ze Stowarzyszenia Chodzę z Sercem, bo bez nich na pewno to wszystko by się nie udało. Także cieszę się, że udało się tutaj w Radzyniu pierwszy raz impreza, że w końcu województwo, całe województwo dzisiaj zjeżdża się do nas, do Radzynia. Niektórzy mieli nawet problem z trafieniem, bo miałam takie telefony. Także bardzo fajnie, że w końcu udało nam się zrobić tą imprezę tutaj w centrum miasta. Serdecznie dziękuję. I proszę jeszcze bardzo o zabranie głosu panią Jadwigę Lecyk, prezesa naszego stowarzyszenia. Mówię naszego, bo ja też jestem w tym stowarzyszeniu. Witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam, życzę miłej pogody, życzę rywalizacji, wszystkiego dobrego. Może jeszcze ja?
Pani Agnieszko, ja myślałam, że wszystkie drogi prowadzą do Radzenia i każdy wie, ale dzisiaj ci, którzy nie wiedzieli do tej pory, no to teraz już wiedzą, gdzie jest Radzeń. Najpiękniejsze miasto na Lubelszczyźnie. Proszę Państwa, zapraszamy, kto tylko będzie mógł. Zawsze Radzeń jest szeroko otwarty. Proszę Państwa, i z tego miejsca chciałabym tutaj jeszcze serdecznie powitać i zostawiłam celowo na koniec wszystkich powitań tutaj władze naszego miasta i osoby, dzięki którym ta nasza impreza może się odbywać i uświetniają te osoby tym bardziej naszą uroczystość, podnosząc jej rangę. Oczywiście witam wśród nas przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, panią Magdalenę Urbaś. Pani dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Witam serdecznie pana Jerzego Rębka, burmistrza naszego miasta. Witamy pana Lucjana Kotwicę, starostę powiatu radzyńskiego. Witam serdecznie pana Edwarda Bajko, prezesa Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim, który jest tutaj partnerem dzisiejszej imprezy, i panią Marzenę Skibińską-Sobczuk, koordynatora i inicjatorkę i pomysłodawczynię Pucharu Lubelszczyzny. Także witamy serdecznie, jest panie. Witam również wójta, przedstawiciela Urzędu Gminy Borki, pana Michała Zająca. Gdzieś pan Michał był wśród nas, jest pan Michał tutaj, witamy serdecznie. I tutaj mi pan burmistrz podpowiada, że jest wójt gminy Rokitno. Bardzo przepraszam, to jest właśnie, proszę. Jacek Szewczuk, wójt gminy Rokitno. Witamy również pana wójta wśród nas. No proszę Państwa, proszę też o zabranie głosu. Tutaj są tak zacne osobistości z nami, więc musimy tutaj pozwolić powiedzieć kilka słów dla nas, wsparcia etuchy. Może najpierw panią Magdalenę Urbaś poprosimy z Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. No niestety pan marszałek nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość, jednak bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to już ostatnią imprezę z cyklu Pucharu Lubelszczyzny, w Nordic Walking Lubelskie też chodzi. Życzymy Państwu ładnej pogody. Jadąc tutaj naprzemiennie padał deszcz i mrzawka. Tutaj przyjechałam do Radzenia i jest ładna pogoda, jak na dzień dzisiejszy. Także jest super. Chyba organizatorzy zamówili taką pogodę. Jeszcze raz, dziękując za zaproszenie organizatorom, życzę uczestnikom bardzo dobrych wyników. I na ręce pani dyrektor przekazuję list od pana marszałka. Dziękujemy bardzo. Panie burmistrzu. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam, dlatego że to jest nie tylko moim obowiązkiem, ale to jest dla mnie zaszczyt, że impreza rangi wojewódzkiej odbywa się w Radzyniu, właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy. Pałac Potockich jest własnością miasta od ponad roku, ale mam nadzieję, że kiedy Państwo będziecie tak systematycznie tutaj do nas przyjeżdżali co roku, to za kilka lat będziecie Państwo widzieli zupełnie inny, odmieniony obiekt. Zdecydowanie bardziej wyeksponowane będą te wszystkie elementy, które tak bardzo przyozdabiają ten obiekt. Natomiast proszę Państwa, to jest tylko materia. Ludzie są bardzo ważni. I dlatego ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim pasjonatom sportu. Wszystkim pasjonatom tego akurat tych zmagań, jakie tutaj będą, szlachetnych, bardzo potrzebnych, bardzo oczywiście takich potrzebnych nam na co dzień. Dlatego też, proszę Państwa, bardzo gratuluję tego, że tutaj jesteście, że tak bardzo czynnie bierzecie udział w tych zmaganiach. Widzimy Państwa, a szczególnie Panie tak naprawdę, na co dzień, chociaż cieszę się, że są Panowie również z nami. Tak sobie żartowaliśmy z panem starostą, że ja to dzisiaj jestem mało podobny do zawodnika, to też może w następnych edycjach będę uczestniczył aktywnie, a dzisiaj Państwa zachęcam do tego, aby rzeczywiście jak najpiękniejsze doznania tutaj Państwo mieli, abyście Państwo chcieli wracać do Radzynia. Dziękuję raz jeszcze i życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy, panie burmistrzu. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę na to, co powiedział pan burmistrz. Były tam bardzo ważne słowa. Obiecał, że w następnym Pucharze Lubelszczyzny będzie uczestniczył aktywnie. Czyli, panie burmistrzu, trzymamy za słowo i następne zawody w Nordic Walking, piątą edycję, będzie tutaj razem z panem burmistrzem. Pan burmistrz będzie szedł. Ciekawe, czy następni panowie też taką obietnicę złożą. Co na to pan starosta? Ja już nawet koszulkę mam, a mało tego, ufundowaliśmy jako powiat tych koszulek właściwie dla każdego uczestnika. Tak sobie myśleliśmy, że będzie 250, a później się okazało, że tych 250 to zabraknie. Ale proszę państwa, jesteście na terenie radzyńskiej krainy serdeczności. Z tym zatrzymaniem na słowo ser. Skąd się wzięła radzyńska kraina serdeczności? Otóż w 2009 roku wspólnie z miastem powiat radzyński przystąpił do realizacji projektu, w ramach którego chcieliśmy wypromować pewne produkty, które będą wynikały tu z tego terenu, które będą wychodziły z tego terenu. Firma, która podjęła się opracowania tego zagadnienia, przeprowadziła badania wśród mieszkańców, ale i wśród ludzi, którzy zupełnie przypadkowo, tak jak część z państwa tutaj dzisiaj, która zupełnie przypadkowo znalazła się na terenie Radzynia. I poprosiła o określenie takich cech najważniejszych albo takich produktów, które najlepiej kojarzą im się z Radzyniem. No i wyszło, że są to dwa te produkty. Ser z pomleku radzyńskiego, którego pana prezesa tu dzisiaj gościmy i który nadaje tutaj poprzez patronat nad klubem pewien ton, oraz serdeczność. I ta serdeczność znalazła się też na tych koszulkach. O, tutaj jest znak tej radzyńskiej krainy serdeczności. On co prawda nie jest kolorowy, ale jak wejdziecie sobie na stronę internetową radzyńskiej krainy serdeczności, to zobaczycie tam trzy barwy. Żółty słońce, zielony natura, niebieski niebo. Czyli to wszystko, co kojarzy się z Radzyniem. Ale jest też takie cztery produkty, które my staramy się wspólnie z miastem promować. To jest szlachecka gościnność, to jest co nam duszy gra, to jest naturalna aktywność i folklor ze smakiem. To są cztery takie produkty. Zadanie za to, że ufundowaliśmy te koszulki, za to, że chodzicie i będziecie dzisiaj chodzić, będziecie stanowili taką armię, która na pewno Radzynia nie zadepcze, to takie zadanie dla was to wejść sobie potem po powrocie do domu na stronę internetową Radzyńskiej Krainy Serdeczności i poczytać dużo, dużo więcej, bo pan burmistrz jak Pliszka swój ogon chwali i tylko pałacem stoi, ale ziemia radzyńska stanowi wiele, wiele, na ziemię radzyńską składa się jeszcze wiele, wiele, wiele innych, bardzo fajnych, ciekawych elementów i polecam tą ziemię po to, żeby można było naprawdę w sposób właściwy odpocząć. Życzę przyjemnych wrażeń z tej ziemi tutaj radzyńskiej. Miałem kogoś ubrać w koszulkę. No to zapraszamy kogoś. Zapraszamy jeszcze może jakiegoś pana ubierzemy. Panowie, zapraszam, naprawdę. Zostać ubranym przez pana starostę na takiej uroczystości to naprawdę bardzo... Dwie miał mieć. No to coś tutaj ktoś namieszał w scenariuszu. Ja bardzo państwa przepraszam, ale uścisk ręki od pana starosty, pana burmistrza to też. Może mamy drugą, proszę państwa, mamy drugą. Niech pan wróci do nas. Niech pan wróci do nas, bo zdjął pan kurtkę, rozebrał się zimno. Także chociaż taka nagroda. Ja proszę państwa może tylko powiem, że na terenie Pałacu Potockich możemy czuć się bardzo serdecznie, także połączę i pałac, i krainę serdeczności w jedno. Mamy drugą koszulkę. A to już druga, proszę pana. No nie, tak. Był pan i pani. Dziękujemy bardzo i poproszę o zabranie głosu jeszcze pana prezesa Edwarda Bajko.
Dzień dobry. Cóż tu można dodać? Zawodnicy rwą się do walki, już są rozgrzani, nie będę przedłużał. Serdecznie witam wszystkich, serdecznie witam naszych pracowników z Pomleku, licznie zebranych, którzy mnie cały rok molestują, żebym z nimi chodził. Nieraz do roku, jak tutaj władzę. Na razie mi się udaje migać, ale jak za rok i starosta, i burmistrz pójdą, to ja też obiecuję. Życzę wszystkim fajnej zabawy i zwycięstwa każdemu. Dziękuję. No, widzę, że za rok, proszę Państwa, będzie naprawdę bardzo ciekawie, więc zapraszam, podajcie dalej wszystkim tą informację, że władza miasta, prezes Pomleku będzie chodził z kijami. Na pewno będziemy mieć bardzo ogromną frekwencję już za rok, chociaż w tym roku naprawdę jest nas bardzo, bardzo dużo. Wiem, że na listach miało być 250, ale były wręcz wprowadzone limity, żeby nie żeby nam wystarczyło tutaj koszulek z wszystkiego, co żeśmy zgromadzili. Ale bardzo cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. Ja bardzo proszę również pana z Urzędu Gminy w Borkach, pana Michała Zająca, który tutaj reprezentuje pana. Witam Państwa serdecznie. Pan wójt gminy Borki Radosław Słata przeprasza za swoją nieobecność. Usprawiedliwia go to, że jest właśnie w Poznaniu, gdzie jutro bierze udział w maratonie poznańskim. Pan wójt bardzo popiera takie inicjatywy jak to dzisiejsze wydarzenie. Sam był inicjatorem powstania grupy Aktywne Borki, która skupia ludzi aktywnych w różnych dziedzinach sportu. Jest nas z dnia na dzień coraz więcej. Należą do niej również niektóre panie ze stowarzyszenia Chodzę z Sercem. Bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w dzisiejszym wydarzeniu i je wspierać. Organizatorom gratulujemy inicjatywy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie. Gratulujemy poczucia ducha sportu i życzymy powodzenia w dzisiejszym turnieju. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Może jeszcze poprosimy o zabranie głosu. Może w Rokitnie również jest jakaś grupa. Szanowni Państwo, Rokitna też chodzi. Chodzi. W tym roku zorganizowaliśmy pierwszy powiatowy rajd Nordic Walking. No i dzięki takim osobom jak pan Ireneusz Popławski, który jest tutaj, pan Krzysztof Piech i wielu, wielu innych, gmina Rokitno też pięknie chodzi. No i marzenie, aby w następnym roku, 2017, w przepięknej miejscowości Pratulin, w którym jest sanktuarium błogosławionych męczenników podlaskich, odbył się Puchar Lubelszczyzny, jedna z edycji. I myślę, że tutaj Urząd Marszałkowski, pani, która reprezentuje, poprze tą inicjatywę i Puchar Lubelszczyzny zawita do malutkiej miejscowości, pięknej Pratulin nad Bugiem, malutkiej gminy Rokitno. Wszystkiego najlepszego, miłej soboty w Radzyniu. A dzisiaj, proszę Państwa, jeszcze tylko nadmienię, skoro pan wójt powiedział o Pratulinie. Dzisiaj odbywa się tam Dzień Czynienia za Światowe Dni Młodzieży. Także młodzież dzisiaj z Radzynia Podlaskiego jest w Pratulinie, a my jesteśmy tutaj, także imprezy, wszędzie imprezy, ten październikowy poranek. No to mamy oficjalną część za sobą. Myślę, że możemy powiedzieć, że czwarta edycja Pucharu Lubelszczyzny została otwarta, więc ja przekazuję teraz mikrofon pani Marzenie Skibińskiej-Sobczuk, która jest koordynatorem Pucharu Lubelszczyzny, pomysłodawczynią i na pewno chciałaby do nas skierować słowa otuchy. Szanowni Państwo, wszystko co dobre szybko się kończy. I dzisiaj kończy się czwarta edycja Pucharu Lubelszczyzny w Nordic Walking, więc wielkie brawa dla wszystkich organizatorów. W tym roku aż 7 miast zorganizowało imprezę Nordic Walking. To wszystkie imprezy na wysokim poziomie. Organizatorzy zawsze dokładali wszelkich starań, żebyście wy, zawodnicy, byli zadowoleni. Więc ja dzisiaj bardzo serdecznie witam was tutaj w Radzyniu Podlaskim, was zawodników, bo tylko dla was te imprezy są organizowane, tylko dzięki wam możemy je organizować. Brawa dla was! Witam oczywiście organizatorów Klub Chodzę z Sercem i radzyński MOSIR z panią Agnieszką Włoszek na czele. Brawa też ogromne za tą włożoną pracę i ogromny trud i zaangażowanie. Witam panią Magdalenę Urbaś. To jest dobry duch
Pucharu Lubelszczyzny. Przysięgam wam, że wielu rzeczy bym nie mogła załatwić, gdyby nie pani Magdalena. I dzisiaj, gdyby nie pani Magdalena, to też nikogo z Urzędu Marszałkowskiego by nie było, niestety. Więc wielkie brawa dla pani Magdaleny. Ja mam nadzieję, że zawsze będzie pani z nami. Proszę to powiedzieć głośno. Staram się jak mogę. Robi pani wszystko pod moją presją po prostu. Bardzo pani dziękuję. Witam też władze miasta. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zorganizowania tego pucharu tutaj w tym mieście. Witam również przedstawicieli miast, które będą chciały organizować Puchar Lubelszczyzny. I w przyszłym roku zapowiedziały się również Stoczek Łukowski, Puławy, no i właśnie gmina Rokitno. I panie wójcie, trzymamy za słowo. Ja zapraszam do siebie jeszcze tutaj, widziałam wójta gminy Ciepielów. Czy jest pan tutaj wójt? Bo gdzieś był, skoro mamy tutaj wszystkich wójtów, to zapraszałabym jeszcze tutaj pana wójta. To jak wróci, to proszę go tutaj do mnie przysłać. W związku z tym, że jest trochę zimno, pogoda jest nieprzewidywalna, pani Magdalena nie będzie tutaj zaszczycała swoją obecnością przez cały czas, czego bardzo, bardzo żałują. I wszyscy zawodnicy z finałowi też powinni żałować, ponieważ pan marszałek Sławomir Sosnowski ufundował pod presją też pani Magdaleny puchary do finału Nordic Walking za pierwsze miejsca, więc to będzie też nie lada nagroda, bo puchary są bardzo okazałe, jak widzicie. Ja osobiście i w imieniu wszystkich organizatorów Pucharu Lubelszczyzny chciałabym podziękować pani Magdalenie Urbaś, ale także na ręce pani Magdaleny panu Sławomirowi Sosnowskiemu. Więc uroczyste deseczki tutaj mam dla państwa przygotowane. Proszę przekazanie panu marszałkowi Sławomirowi Sosnowskiemu i też dla pani osobista deseczka od wszystkich organizatorów Pucharu Lubelszczyzny. Także brawa dla pani i dla całego Urzędu Marszałkowskiego, bo wielu osób współpracuje ze mną i naprawdę znosi moje tam nachodzenie, prośby, groźby, z których staram się nie unikać niestety, bo lepiej po prośbie. Następne podziękowania chcę złożyć oczywiście dzisiejszym organizatorom, pani Agnieszce Włoszek i Radzyńskiemu Mosirowi, ale także klubowi Chodzę z Sercem i Jadzią Lecyk na czole. Przepraszam. Proszę bardzo. Gratuluję. Może mi to trzymasz. Poproszę jeszcze teraz organizatora pierwszej imprezy w Białej Podlaskiej, Ireneusza Popławskiego. Podziękowania dla Irka i dodatkowo dla klubu biegacza Biała Biega. Biała Biega, brawo! Proszę bardzo. Gratulacje. Kolejna, może proszę zostać. Kolejne miasto, które organizowało, to Lubartów i to będzie klub, wiecie jaki? Lubartów. Artfit właśnie i też lubartowski Mosir i dyrektor tego Mosiru, pan Janusz Sysa. Zapraszam tutaj kogoś, kto jest z Lubartowa, chyba jest Ilona Skałecka. Ilona Skałecka, poproszę. Wiceprezes klubu aktywnych Artfit. Także dla pana Janusza proszę przekazać podziękowania. I także dla całego klubu i dla pani prezes Aleksandry Berger. Dziękuję. Kolejny klub to na czele z Pawłem Młodzikowskim klub biegacza VMAX. Czy jest ktoś z Adamowa? Jeżeli ktoś jest, to poproszę tutaj do mnie przedstawiciela Adamowa. Jeżeli nie ma, to odstawimy deseczkę. Kolejne podziękowanie to Fundacja W Te Pędy i Katarzyna Jędruchniewicz. Zapraszam, ale zapraszam też Łukasza Wróbla, bo oni tutaj jakby w teamie organizowali tą imprezę. Zapraszam serdecznie Łukasz i Kasia. Oczywiście na ręce pani prezes będę składała deseczkę. Gdzie tutaj jest Kasia? Łukasz, gdzie jest Kasia? To Łukasz, proszę bardzo, deseczkę. Może Kasia przyjdzie, to gratulacje przyjmie jeszcze. Gratuluję bardzo serdecznie i dziękuję. I Stowarzyszenie Zyskaj Zdrowie z Lublina.
czy mamy kogoś z Lublina, a jest Lublin chodzi z kijami, więc zapraszam kogoś z tej drużyny. Monika jest. Zapraszam Monikę albo, o idzie tutaj młodzież, bardzo dobrze, zapraszam was dziewczyny. Także przekażecie w Stowarzyszeniu Zyskaj Zdrowie, dobrze? Bardzo proszę. Gratulacje oczywiście, dziękuję bardzo. Zapraszam, stańcie tutaj. I teraz jeszcze Łuków. Agnieszka Staniszewska i Stowarzyszenie Aktywni z Pasją. Może przeczytam całe podziękowanie. Podziękowania otrzymuje pani Agnieszka Staniszewska i Stowarzyszenie Aktywni z Pasją za szczególnie zaangażowanie w organizację 4. edycji Pucharu Lubelszczyzny Nordic Walking Lubelskie też chodzi 2016 oraz upowszechnianie i promocję Nordic Walking na Lubelszczyźnie z wyrazami uznania i szacunku oraz życzeniami pomyślności i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. I oczywiście tutaj koordynator i wszystkie miasta, które były organizatorami. Więc zapraszam tutaj przedstawicieli Łukowa. Kto jest? Były dziewczyny, były. Oczywiście w Łukowie jeszcze dziękujemy Łukowskiemu. Zapraszam cię tutaj. Proszę bardzo, gratulacje, ale też przekazuję podziękowania dla Łukowskiego OSIR-u, dla pana Zbigniewa Biadunia. Także proszę podziękowanie w moim imieniu. Dzięki bardzo. I to chyba mamy wszystko. Wielkie brawa dla organizatorów tegorocznych, bo to tylko dzięki nim możecie się tutaj tak fajnie integrować i spotykać. Bardzo się cieszę, że mam nadzieję, że wszystkie te osoby, wszystkie te miasta będą deklarowały organizację Pucharu Lubelszczyzny w następnej edycji, już 5. edycji. Jak myślicie, będziecie? Będziecie organizowali? Wy to na pewno. Jasne. Będziemy. Jeśli tygodni starczy w przyszłym roku. Będzie nas więcej, na pewno. Mam nadzieję. My też się dołączamy. Zobaczcie, co się dzieje. Pani Magdalena, po prostu nie damy rady tego ogarnąć. Pod presją pani koordynator, wszyscy się zgadzają. W takim razie ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które udzielały się w pokazie techniki. Wszystkim mistrzom, dla których mam wielki szacunek i składam ogromne ukłony. Wszystkim osobom, które tutaj reagowały na nasze uwagi, uwagi sędziów. Dziękuję sędziom. Dziękuję wszystkim wolontariuszom. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w cały Puchar Lubelszczyzny. Bardzo serdecznie dziękuję, a dzisiaj wam życzę udanej zabawy, pięknej bezdeszczowej pogody i oczywiście jak zawsze wspaniałych wyników. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Padło mnóstwo obietnic, także na pewno Puchar Lubelszczyzny 5. edycja za rok będzie kontynuowana. Proszę państwa, ja mam teraz taką niespodziankę dla najmłodszych uczestników. Wszystkie dzieci, które znajdują się tutaj dzisiaj wśród nas do 10 roku życia, zapraszam tutaj koło nas. No chodźcie dzieciaki. Te dzieciaki, które mają, no to już nie przychodzą, bo już widzę, że niektóre mają to, co ja mam, jaką ja mam niespodziankę, to niektórzy już ją mają. Także zapraszam dzieci do 10 roku życia. Tylko nie oszukiwać, bo będziemy sprawdzać. Do 10 roku życia tylko tyle dzieci jest wśród nas niemożliwe. Jest jeszcze jedno. Chodźcie wszystkie, które są. Oj, pani to chyba nie ma 10 lat, co? No. Żartowałam. Chodź, niech pani przyjdzie do nas, bo Natalia, tak? Nie chce przyjść sama. Chodź, Natalia. Dobrze, nie, Misiowi to podziękujemy. Misiu, dziękujemy bardzo. 10 lat na pewno jest. Po tuszy widać, że jest. Dobra, dla wszystkich dzieciaków, które są dzisiaj z nami, mamy koszulki i chcemy, żebyście w tych koszulkach pięknych, żółtych, serenadowych, w barwach serenady, naszego najwspanialszego sera i marki, którą mamy tutaj w Radzyniu również, dzisiaj chodziły. Żółte, ładne koszulki. Tutaj będzie tutaj koleżanka Aneta rozdzielała te koszulki wszystkim dzieciom. Pomagajcie trochę, mówcie jaki macie rozmiar, bo są w różnych rozmiarach. W kwestii takiej informacji na te deseczki, które dostaliście, są tutaj pudełeczka, żeby się wam nie potłukły, więc możecie wziąć pudełeczka na deseczki szklane. Dziękuję. Dobrze, więc to chwileczkę potrwa, więc tutaj trwa
Trwa rozdawanie, dzieci się ubierają, rodzice pomagają i startujemy w żółtych koszulkach, żeby cały Radzyń widział, a żółte koszulki widać wszędzie. Proszę Państwa, jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa nie odebrał zielonej koszulki, to też zapraszam pod namiot Starostwa Powiatowego. Tam te koszulki będą rozdawane. Dziękuję w takim razie serdecznie wszystkim Państwu, że zechcieliście Państwo uświecić naszą uroczystość. Dziękuję Panu Burmistrzowi, staroście, Panom Wójtom, Panu Prezesowi i Pani z Urzędu Marszałkowskiego, że byliście Państwo z nami. Mam nadzieję, że dotrzecie do nas jeszcze w drugiej części naszego spotkania, kiedy będziemy cieszyć się już tutaj sukcesami naszych zawodników. Bardzo dziękujemy serdecznie i zapraszamy około godziny 14:00.